Max has been on my case about these Europa runs. We've done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. Mayday, mayday, mayday! This is UJC Charon! Returning to Callisto! Hold on! Brace for impact! Grab him, too. Hey! What are you doing? Hey! I didn't do anything! Dr. Caitlin Marler, and as per Article 412 of the UJC Penal Code, you will now be fitted with a core device. Ruff, what the fuck is going on? Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. There was an outbreak 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone, trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. It's not about escape, then Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers! Soon everything will become clear. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sink is complete. Europa wasn't a terrorist attack. Jacob, what do you got there? What we got here is none of our business. Come on, we got a job to do. I could have stopped this, but I didn't. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. Late on time. He approaches, the survivor. Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. I need you. Listen. I'm sorry for everything. I do belong here. Choice in your life has led you here, to this moment, to this place. Jacob, there might be a way out after all. But I'm going to need your help. Welcome to Black Iron Prison. No i tak zaczyna się ostatnia transmisja, czyli finałowy dodatek fabularny do Callisto Protocol. Jacob! Can you hear me? Wake up! Jacob! What? Where the fuck am I? It doesn't matter. Just get moving. My lab's up ahead. I'll explain there. No to ładnie. Tutaj cutsceny zawsze były piękne. Ale zobaczymy jak z tą walką, nie? Zobaczymy jak ta walka. Chyba nic się nie poprawiła. Nadal mamy te uniki. Bo ona była troszkę rozczarowująca, ale... No graficznie jest pięknie. Myślę, że nawet coś poprawili. Chyba coś poprawili, bo to całkiem dobrze wygląda. I też wiecie co? Zmieniłem ustawienia tej czerni. Kurde. W podstawce jak graliśmy, to na PS5 były takie wyblakłe kolory, nie? Teraz mamy lepiej. Kurde. O, byczku! No już ledwo zipiemy, ale widzę, że cały ekwipunek przeszedł. Bo wczytywałem save'a jakby po ukończeniu. Ale można też grać od początku, gdyby ktoś chciał. Ale co on taki byczek? A, możemy do niego strzelać. No to patrzcie.
Czyli bronię też mamy. Dobra, zobaczmy, co tu jest grane. Taka broń jest. Dobra, tutaj wszystkie bronie są. Okej, no to dobra. To nie jest źle, wam powiem. Tutaj mamy nawet taką giwerkę. Można się też... O, jest pani doktor. Dobra. Oczywiście będziemy deptać. Orzełki. Amunicja. Spokojnie, spokojnie, pani. Wracamy po latach. Powiem wam, że wygląda lepiej niż na premierę. Jest wyższa rozdzielczość. No i fajnie, że mamy cały sprzęt. I też tutaj w tej przepustce sezonowej są jakieś skiny, także wybrałem sobie jakiś taki nowy, żółty. Całkiem spoko. Dobra, tutaj mamy maksymalną ilość. Kurde, ale tym telepie. I tu było leczonko, nie? Dobra, tu jest nasz inwentarz, wszystko mamy. No jak to zawsze w dodatkach, nie? Powrót po latach. Dobra, i tu było leczenie. Troszkę to przyspieszyli. W porządku. Kredyciki. Tu już z nich wszystko po prostu wyleciało. O, zdrówko też się zbiera, nie? Tak. No jestem ciekaw. Bo jak się zakończyła ta historia, to było wiadomo, że albo będzie dwójka od tego momentu, albo właśnie DLC. No i mamy dokończenie tej historii. Naprawdę to nie jest jakaś idealna praktyka, no ale jak mamy, to mamy. Dobra, do szturmówki. O, fajny ten kombinezon, to jest nowy. Z dodatków. Jak macie tą przepustkę, no to też od dzisiaj można grać na PS5, a za dwa dni na resztach platform. No, ale powiem wam, że jak będziemy strzelać, to spoko, nie? Jak będziemy strzelać, to spoko. Nie jest to taki problem, jak z tą pałą na początku. Bo ta walka wręcz, szczerze mówiąc, właśnie tutaj była słabsza. No, graficznie jest wyborowo, to wiadomo. Maksymalny mamy inwentarz? Serio? No tak, bo tutaj mamy... jeden dystrybutor zdrowia, paczka kontrabandy, amunicja do broni. Tu jest akumulator jeszcze. Tu można opuścić, nie? Można użyć. Dobra, spoko. Kurde. Czym ty plujesz, dziadzie ponury? Leżeć. Kredyciki. Jestem ciekaw, jak to też długie będzie, bo nawet szczerze jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczymy. Jedziemy na żywioł. Why can't I remember how I got here? Dissociative amnesia. Your mind is protecting itself. Just hurry. I promise everything will become clear soon. No i taki mamy. The door to my lab is offline. You'll need to open it from there. Znajdź bezpiecznik do odblokowania drzwi. Chodzi też dobrze. No tutaj myślę, że od premiery jednak sporo naprawili. Były problemy z tą grą, ale... ale tutaj sporo naprawili z wydajnością i z jakością obrazu. To jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko. Jakby tak było na premierkę, to żaden problem. Jedynie ten system walki, nie? Walki wręcz, bo tutaj... strzelanie to spoko. Tam jest ten bezpiecznik chyba. Ale... walka wręcz była taka, no... toporna troszkę. Może też ta postać taka ociężała bardziej. To mieliśmy porównanie w Dead Space'ie, nie? Ale no może zaskoczę jakąś fajną historią tutaj. Na koniec.
A, bo to jest do sprzedaży, nie? Dekoderek. Ale my tu mamy... No, ja bym sobie jeszcze sprawdził, czy nie mogę jakiejś broni na przykład przeładować, żeby mieć miejsce. Dobra, super. No i też właśnie wybieranie tych broni, nie? Tu już mamy maksa. Wybieranie broni trzeba było akceptować. Dobra, tu jest ekstra. Okej. Okej. W stanie? Można podeptać dziadygę. Dobra, coś tam wypluł. Kredyty. Powiem wam, że teraz po tak... Bo to było w grudniu 22. Po pół roku dobrze ta gra wygląda. Może zawsze tak dobrze wyglądała. O! Dobra, bezpiecznik bramy mamy. Czy oni przejdą przez tą... Nie, tutaj. No, by nie było tego... Kurde. Co się dzieje? Oby nie było tego dwugłowego. Jak nie będzie dwugłowego, to jest spoko. Milczeć. Dobra, ten padł. Ten coś jeszcze wypluje. Wypluje. Na razie z tym karabinem ciupiemy. Jak nie będzie dwugłowego, to easy. Ale pewnie będzie jeszcze gorszy. Kurde. Ale oni biją. Dobra, super. Ja bym musiał troszkę chyba od nich uciec, bo nie mam nawet czasu wycelować, nie? To jest jakiś dramat, jak co oni są szybcy. Oni są mega szybcy. I też jest właśnie problem, że nie można strzelać z biodra. No troszkę konstrukcyjnie widać, że jest do poprawy. Jest do poprawy, bardzo dużo. Bo właśnie taka sama walka, nie? Jest chyba tutaj głównym problemem, bo zobaczcie, że jak chcemy zaatakować z biodra, czyli od razu strzelić bez celowania, to on atakuje wręcz, nie? I to jeszcze... Ojojoj. I to jeszcze ze sporym opóźnieniem przecież. No jest ociężałość tej postaci. To jest problem. Ale jak tak się trzymamy na dystans... Spoko, nie? Dobra. Elegancko, kredyty. Śmigamy do tej bramki. Jeszcze tu wyskoczą. Kogoś jeszcze słyszę. Dobry. No, ładnie, ładnie. Na tej szturmówce to można walczyć. Kurde. Co ty mówisz? Jeszcze? Chyba też to przeładowanie polepszyli. Ciężko powiedzieć, ale... Ale w miarę. Na pewno graficznie jest lepiej, to tyle mogę potwierdzić, bo pamiętam, że w wydajności były tutaj problemy, trochę ziarno było takie rozmazane to wszystko. No jest okej. Dobra. Pani doktor. Proszę się komunikować. Tu jest? On jeszcze żyje, nie? Bo on się na końcu pokazał. Nie wiem, czy to on, ale... Mahler, gdzie jesteś? To nie on. To inna maszkara. Ty w mordę. To chyba się nie ruszy, co?
Albo się ruszy. Look for an active console. It must be reset to open the door. Dobra. Konsola. PS5 szukamy. Szukamy PS5. No tu też fajnie, że oni te... Kurde, ale zmutowany. Tu też fajnie, że oni przetłumaczyli właśnie te wszystkie... takie interaktywne elementy. Na ścianach i tak dalej, nie? Jest jakaś konsolka tutaj. Dobra, konwerter energii, fajnie. To się sprzedaje. Co jest grane? Dobra. Mało czasu. Tam to samo się ruszało. To jest ciekawe. Tylko jeszcze tu bym sprawdził. Czy nie ma jakiegoś stwora albo... O. Maksymalny inwentarz. To wiecie co? Mamy jedno. To dobra. Damy sobie w ten sposób. Pyk. To pamiętam, że na start była masakra, bo bardzo długo trwało to leczenie. Widać, że tutaj jest bardziej taki nacisk na... wszystko takie fizyczne, namacalne, żebyśmy leczyli się, przeładowywali i tak dalej, ale niekiedy to trwa dosyć dużo. Jacob, you made it. We have to hurry. There's still a chance. For what? None of this makes any sense. It's just your mind playing tricks. You've been through a terrible trauma. And what about you? There's no escape for me? What changed? You did. I saw what you were willing to do. I regret what I've done, but we have to keep fighting. We have to finish this. Now listen, there's an escape ship waiting for us. Get to the loading bay and I'll meet you there. Yeah, and then what? Don't we just fly out of here? We're the most important cargo of all. I've downloaded all of my files to a series of drives. The first one's there. You'll find others along your way. You gave Danny a piece of the puzzle, but recover them all and we can expose Cole. Put a stop to his plans. Yeah. Right, one last job. Yeah, fine, I'm in. So what is that thing? It held one of my experiments. It broke free when systems failed. Avoid it if you can. Fight it if you must. You're right. One last job. Ostatnia robota. I jakiś eksperyment się wymknął spod kontroli. To będzie jakiś nowy przeciwnik, nie? The data contained herein is my confession of my involvement with what transpired at Black Iron. The history of Kallipolis and the madness of Duncan Cole. What happened here can never be allowed to spread. The consequences would be no less than apocalyptic. Pełne zdrowie. Dobra, spokojnie. Jesteśmy aż za mocni. A teraz jeszcze sprawdźmy tutaj giwerki, bo tu już mamy dwa. Weźmy sobie, tu jest sporo. Niech będzie coś takiego. I tu mamy ten alternatywny strzał też, nie? Dajesz, dajesz, stary. Kurde, jestem pod wrażeniem. No, tak to miało wyglądać właśnie na PS5 w wydajności. To nie mam żadnych uwag. Elias? Dzięki za skrzynię. Co mamy? Bleh!
Przepraszam bardzo, ale ja tą skrzynię otwierałem. Co tam mamy? Oj. O kurde, pętla. Nie zabijecie, stary. Dobra, nie wiem co jest prawdziwe. Czy ten stwór tu jest? Nie mogę strzelić. Mogę go dźgnąć tylko. Flashbacki z Wietnamu. Dobra, wyjdź stąd. Kurde, znowu ta skrzynia jest, ale w innych okolicznościach już. To bym nie zresetował cyklu. What is this? What? Still seeing things. Your mind is still recovering. Hallucinations are to be expected. Just keep moving. Keep fighting. No dobra, w tej skrzyni nic nie ma niestety. W kiblu też nie. Ale niezła schiza. Dobry? Gdzie tam pędzisz? Stary. Uważaj, uważaj. Dobra, tu się w ten sposób odcinało, ale też były jeszcze opcje, na przykład przenieść energię na inne, nie? Elementy. Czyli takie sekretne wejścia były. Ale to z bezpiecznikami bardziej. O, jest kuźnia. Demon kuźni. Dobra. The choice is yours. O, i teraz tak, no mamy troszkę kredytów, my żeśmy tak to mniej więcej sobie ulepszyli, ale mogę sobie też sprzedać, nie? Akumulator. A, tutaj jeszcze jest przecież ta moc. Konwerter energii. I tu mamy paczkę kontrabandy. Dobra, to sobie sprzedam. I to chyba też się sprzedaje. Tu jest żyćko, amunicja. Amunicja niech zostanie, akumulator. I teraz tak, mamy 1400. Tu jest rękawica. Mhm. No to tego nawet nie używałem jakoś bardzo. Ale tak, jest rękawica. I teraz tak. Ulepszenie stabilności. Można sobie kupić żyćko. Amunicję. Tu jest walka wręcz. Działko ręczne. 1800. Pociski wybuchowe. Dobra, to będę zbierał, wiecie co, na ten. Na stabilność i tutaj pociski kierunkowe. Dobra, na razie tyle. Dobra, i tu mamy tą rękawicę też, nie? Dobra, tu mamy tą rękawicę. Na razie nie stosowałem, ale będzie trzeba. Cichutko, cichutko na razie. Oj! No to cichutko. Facehagerek. W porządku. W porządku. I tutaj tak, tutaj sobie weźmy i rzucamy. Zdrowie. No, czyli w ten sposób. W ten sposób jeszcze mamy tą łapawicę. Do szturmówki, kredyty. O, wiecie co? No tutaj właśnie takie dosyć toporne było to wybieranie broni, bo zawsze trzeba to akceptować jakby. Ale okej. Przykradnij się obok biobota. To jest jakiś biobot. Robot biobot. Niech robot. To są te nowe? Dobra, ja go po prostu dźgnę albo zabiję. Nic się nie martw, pani.
Dobra, mamy fajne okopy do przejścia. Tam na środku jeszcze coś jest. Kurde, powiem wam, że bardzo dobrze wygląda giera. Wiem, że bardzo dobrze wyglądała na premierę, ale w porównaniu do Dead Space'a, no to tutaj jest lepiej. Zobaczcie to! Something new and indescribably dangerous. Be careful, Jacob. Powiem wam, że nie jest wcale taki groźny. Dwa razy mnie walnął, nic mi się nie stało. Myślę, żebym go nawet ubił, ale szkoda amunicji. Jak nie trzeba, to nie trzeba. Tu Jacob chce po prostu przetrwać. I o to chodzi, o nic więcej. Dowiedzieć się, o co... O co chodzi z tym... przetrwałym porucznikiem, czy tam oficerem, komandorem, tym kolem. O kurde! Dobra, ja się wycofałem. Ale czy to tak zawsze będzie? Dlaczego to zadziałało na niego, a na mnie nie? To też nowe. Nie. Jacob. Nie your guard down for a moment. No bo ten Cole to na pewno jest teraz jeszcze bardziej zmutowany. Ten dyrektor ośrodka. No co to jest? O! To by było fajne. Przyjdziecie tu do mnie? Ja was słyszę. Fajne te piły. Słyszę cię. Dobra, chodu! Spróbujemy tego. Dobra. Mi pasuje. Kurde, ale się rozczłonkował, nie? A ty kiedy wyjdziesz? Masz karo? Kurde. Co ty robisz mi? To miała być kultura, a nie. Ziu. Dobra, tego... Kurde, kolejny. Kolejny byczek. No ten chyba padł. Pewnie jak tam podejdziemy bliżej, to on nas złapie, nie? Powiem wam, że w dodatkach czasami tak właśnie jest. Oni nas wpuszczają na głębokie wody, nie? I to trzeba by najlepiej sobie z marszu. Szczerze mówiąc, najlepiej sobie z marszu w takie... takie produkcje grać, od podstawki. Bo my jesteśmy tutaj wrzuceni... Na przykład graliśmy pół roku temu. I teraz jesteśmy wrzuceni w taki... endgame'owy, nie? Temacik. Więc to zawsze tak będzie. Okej, okay, czyli tu jest... bezpiecznik do resetu. Może być gdzieś na dole, nie? Patrzcie tego! Przyszedł aż do mnie. Chciałem go wyrzucić, ale... ale taki grubcio bardziej to... przez barierkę nie przejdzie. Gdzie by były tutaj... Wydaje mi się, że na dole, tak, tam jest bezpiecznik, tylko... czy my mamy przejście? Może tam na środku? Kurde, oni tu wszyscy... wszyscy z tych cel wyjdą.
tu nie przejdziemy. Tam sobie chyba przejdziemy, co? Do końca. Chociaż są jeszcze... Oj. Chociaż są jeszcze takie tunele tutaj. No to tu nie wejdziesz, dobra. Tu nie wejdziesz. To prawdopodobnie trzeba tam do końca jakoś to przeskoczyć. Dobra. Oj. I tu sobie zejdziemy. Kulturalnie. O, jest nawet jakaś stacja sterująca. Tu też bezpiecznik, czyli można sobie... O, zobaczcie, tutaj można sobie... przejść chyba na dodatkowe, to o czym mówiłem. Czyli będzie można prawdopodobnie sobie przejść na... Dobra, super. Wiecie, co się stało, nie? Jak nie mamy amunicji, to jest bardzo źle. To jest bardzo źle. Jak nie mamy amunicji. Albo jak się odwrócimy tyłem. Właśnie tu jakiś taki... Brakuje szybkiej reakcji temu Jacobowi. Troszkę jak worek betonu się zachowuje. Wiadomo, że tutaj jak chciałem rzucić tym, to nie odwrócimy się tak szybko, nie? A sporo jest tych fajnych narzędzi. No warto by było to wykorzystać. Dobra, bezpiecznik mamy. O, idą kolejni. Pyk, super. A bo to jest od cel, nie? Dobra, wszyscy z cel wyszli. Tak myślałem, że tu jesteście. No i nie ma szans, nie? Oj. Dobra, ewentualnie tak jeszcze. Ich troszkę rzucać na siebie. Okej, elegancko. Elegancko. Do szturmówki. Do szturmówki. Dobra, przeładuj, ale coś jeszcze tam słyszę. I tu jeszcze taka bombka była, nie? Dobra, tu była bombka. Na razie wiecie co, odblokuję sobie ten dolny magazyn. To jest jakiś areszt dyscyplinarny. Dobra, tak. Będziemy musieli po prostu wejść normalnie. I później sobie ten bezpiecznik wezmę. Może coś tutaj znajdę takiego mniejszego. Jakieś znajdźki. Akumulator, dobra. Kurde, kto tam jest? Ktoś tu był jak byk. Mi zejdzie na plecy. Dobra. Jest jakaś skrzynia fajna. Zdrówko. Oj. Gdzie jesteś? Teraz mnie napadnie, co? Dobra, co tam fajnego? Amunicja, akumulator. Oj, nośnik z danymi. I swore I'd never do that. Until I did. The desire to prove him wrong blinded me to the consequences of my own actions. What have I done? No cóż. Dobra, czyli właśnie o tym mówiłem, że możemy czasami... Oj. Jakby go tutaj... Chciałem go wrzucić, wiecie co? Za te drzwi i zamknąć. Ale czasami oni się blokują, jak są takie... takie grubasy. Dobra, dał kredyty. Spadamy.
Bo pamiętam, że na początku gry było takie pomieszczenie, gdzie mogliśmy dać bezpiecznik albo pójść tam dalej z fabułką i tu jest podobnie. Ale jest taki ociężały, nie? No jestem ciekaw, czy po takim przyjęciu, bo nie było idealne przyjęcie tej gry, po takim przyjęciu będzie ta dwójeczka jednak, bo dwójeczkę chcieli zrobić. Patrzcie to, nie? Moim zdaniem jest taki bardzo duży dramat w tej walce. Ja pamiętam, że się sporo męczyliśmy z tymi dwugłowymi. Jak dostał? No tu naprawdę się dosyć ciężko walczy. Jak wam zabraknie amunicji, to jest umarł w trampkach. Żeby tu przełączyć broń, nie? Powinno być też na szybkim, a nie na kole wyboru. Ale to już inna sprawa. Ale myślę, że feedback warto, bo zdecydowanie ta seria ma potencjał. To było jedno z takich rozczarowań. I moim zdaniem teraz nie wygląda tak źle jak na premierę, ale właśnie w tej walce moim zdaniem jest takie rozczarowanie. Bo to ma ogromny potencjał, żeby być kolejnym Dead Space'em z lepszą oprawą i z fajnym klimatem, ale na razie nie jest aż tak wykorzystany, bo widzieliśmy remake Dead Space'a. No moim zdaniem wypadł lepiej. Ale też miał już te podwaliny świetne, nie? Tak jak remake Residenta 4, no przecież to jest idealna gra. Dobra, mogę coś sprzedać? A nie, bo tu mamy akumulatorek, zastrzyk zdrowia i to się automatycznie uzupełnia, nie? No to nic. Bo tutaj mamy ten paseczek nad głową, ten niebieski, to jest akumulator. Także tutaj jest co robić, ale to jest pierwsza część serii i myślę, że jakieś tam wnioski twórcy wyciągną. Bo budżet był ogromny, zapowiedzi były ogromne, że to jest 4A taka gra. Wiecie co, ja tu muszę uciekać. Jacob, can you hear me? Jacob! What's wrong? It's okay. I'm okay. Can you tell where you are? I can see the shoe. Or what's left of it. That means you're closer to the loading bay. Be very careful. The path ahead is dangerously unstable. Be prepared for anything. No nie wiem, czy jestem gotowy na wszystko. Chyba tak. Tu jest taki szybki cios, ale to jest szczerze mówiąc bida. On nic nie robi. Patrzcie, jakieś takie maszkary. Pewnie jeszcze zostaniemy wtrąceni do takich bagien totalnych. Bo troszkę tutaj nowych przeciwników ma być. No tego jednego widzieliśmy. Raczej od niego nie uciekniemy. Tu rozbijam, bo to jeszcze coś wyjdzie z tego. Daj mi spokój. To powróciło. Dziadostwo. Dobra, to wróciło. O, lokacja obrzydliwa. Obrzydliwa. No, dobra, możemy biec. Dobry. Nie, wrzuciłbym cię tutaj
przepaść. Co ty na to? Ja chyba też tam muszę zejść. Mam high grounda. Mam high grounda. No to on też tak łazi sobie. Oj. Co ty gadasz do mnie? To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe wszystko. No dajcie mi do szturmówki, co wy jesteście? Żyły jakieś? Dobra, tutaj mamy zastrzyk. Okej, nie ma tego wiele. Ale dobra, dobra, zdrówko się nabiło, super sprawa. Tu jest niby jakaś dźwignia, ale nie do ruszenia. Kurde, jak taki człowiek czołg. Jeszcze coś słyszę. A to? Na bank coś wyjdzie. Za dobrze by było. Konwerter energii. Tego to ja nie cierpię. To jest beznadziejne. Ja tu sobie patrzę na robotach robota. Ciekawe, czy go mogę zaatakować. A to były te, nie? Kurde, one były. One nas chyba od strzała mogły zabić. Nie pamiętam, ale chyba tak. Jak nas zażarły, to rip. Dobra, tu jest jakiś węzeł. Okej, super. Gdzie żeś to przekierował? Pewnie tam, dobra. To tam lecimy. Ale jeszcze tu sprawdzę. O, jest taka poboczna. Nie idź tam. Nie idź tam, chłopie. Co ty robisz w ogóle? Ty się zastanów. Do kogo ty dzwonisz? Tu gdzieś przekierowałem moc. Myślę, że tam jeszcze by się dało otworzyć. Chociaż... Ciężko powiedzieć, bo tak, my przyszliśmy stąd. To była ta beczka. A to my tutaj, nie? Dobra, to chodź. Mahler, you're breaking up. Mahler. You there? Be ready for anything. Pierwsza i druga. Dwie burty. All right. Chyba mamy sporo do zrobienia. To może być całkiem długi dodatek. Jak taki finał. O, bezpiecznik bramy. Patrzcie, patrzcie. Dobra, bezpiecznik bramy. Tutaj wszystko fajnie, ale... Czyli to jest tylko do tego potrzebne, a tu? Tu idziemy dalej. Jest ten robot. Ja cię kręcę, serio. To jest jakiś dramat. Dobra, weź może to. To była ta pierwsza broń, nie? Z
tym robotem to o co będzie chodziło? Chcesz walczyć? Czy pogadać? My hypothesis is that the biophage is more than just a pathogen. Rather, a sentient intelligence that has existed for perhaps longer than our universe itself. Quite literally, the ultimate survivor. Dobra, tu zobaczcie, mieliśmy na ścianach jeszcze te kolce. Czyli tak, to nie jest nasza główna wędrówka, czyli tu sobie po prostu przyszliśmy dodatkowo, fajnie. Ale jeszcze ten bezpiecznik bym sobie wziął dalej. Pyk. Tak, tutaj sobie wychodzimy. I tu jest odblokowane. Proszę, proszę. Czyli tak, to mamy zamknięte. Trzeba by chyba w drugą jeszcze odnogę wejść. Tu mamy środek. Kurde, to jest dosyć zagmatwana lokacja, wam powiem. Wszystko wygląda tak samo. Dobra, przejdziemy sobie tu. Tak, to mamy z tej strony. Myślę, żeby tu trzeba jakoś to odblokować. Bezpiecznik. Gdzie jest potrzebny bezpiecznik? Może do tyłu? A, tak, dobra. Co? Tylko nie dwugłowy. Nie, to... To być nie może. O, tu jest w ogóle. Dobra, co my tu mamy? Resetuj. Dobra, to wiecie co? Najpierw sprawdzę to. No to na 8 powinno być. No nie! Mam jeszcze szansę? Dobra, ładuj. Ładuj w nogi. W miarę się posypały, chyba w ten miałem zainwestowany bardzo. Ten karabin. Kurde, fajnie. Poszło do tego, do szturmówki. To jest niezłe, to jest niezłe. Dobra. No to w porządku, bo tu była jakaś fajna skrzynia. No powiem wam, że jest takie napięcie, zagrożenie. Ale to wynikające, że my jesteśmy po prostu workiem... Workiem ziemniaków chodzącym. Ha. Nie chciałbym tutaj jakoś sobie... Fabuły polecieć, bo tam coś mogę resetować. Dobra, wiecie co? Sprawdzę to. Co tu jest grane? Aha, tu są jakieś węzły, które mi otwierają przejścia. Resetuj. Przetwarzanie. Dobra, czyli tutaj możemy sobie po prostu wybrać jakieś węzły. O, mamy wszystkie. Okej. Okay. Teraz jest zasilanie w całym ośrodku. Tu jest otwarte. No dobra, to przejdziemy sobie dalej. Może tu jest po prostu skrót do tamtej części. Tak mi się wydaje. A, to jest z tej strony. Dobra, w porządku. Czyli chyba musimy się wrócić. Tak, tak mi się wydaje, bo to jest wszystko zamknięte. Na cztery spusty. Dobra, wracamy. Czyli idziemy tutaj bardziej.
Z powrotem. Mamy po prostu węzły teraz wszystkie odblokowane. Oj. Powinno być ok. Pani doktor! Oh no. Something's wrong. Wszystko jest nie tak. Jak zwykle. Kurde, jakie to mocne. Dziabaj. Dziabaj go. Może coś jeszcze wydropi. Dobra, ale wiecie co? Tu jest mało. Weźmiemy sobie tą czwórkę. To całkiem fajnie bije na blisko. Ojej, tam jest kolejny dziobak. Czyli to są te... Tak mniej więcej w połowie podstawki one się pojawiały. Też coś widziałem. Co ty? Od jednego hita żeś padł? Co ty jesteś? Jakiś słabeusz? Kurde, tu by trzeba mieć większą jeszcze... Większy magazynek. By się przydał. Masakra, tak właśnie brodzić po kolanach. Jesteśmy znacznie mniej mobilni. Jeszcze. Już od początku nie byliśmy mobilni, a co dopiero teraz? Wstajesz? Pewnie, że wstajesz. No co ty? Nie rób jaj, chłopie. Dobra, masz coś tu w magazynku? Nie masz? No to świetnie. No to świetnie. Może użyjemy sobie tego? A tu jest jeszcze taki shotgun, nie? Ten ma więcej. O, ten może być spoko, dobra. Tu by można na kolce ich wdziabnąć. No są jakieś takie bąble. Za dużo, żeby mieć jakiś wzór. Dobra. Okej. Okay. To jest dobre. Deptamy ich na ścianie. No to dawaj, Jacob. Dasz radę się stąd wydostać. Chyba. Zrytą banię, niestety. Do tego miało dojść. Żebyś nie wiedział, kim jesteś nawet. Od wszczepienia tego implantu zaczęły się haluny. Jeszcze jesteśmy połączeni z tą naszą towarzyszką. Okej, sporo pajączków. Ładne są, ładne. Chyba nie można jej wyłączyć jak coś. Escape from this prison? From yourself? Neither is possible. The only path towards true freedom is found within. For only by knowing yourself can you become what you were always meant to be. Naczelnik to jest. Naczelnik Cole. W sumie wygląda jak z Gearsów, nie? Cole. To już wiem, z czym mi się kojarzyło. Gearsami. What?
No i znowu. Błąd systemu. Musimy chyba z powrotem iść. Dobra, trwa synchronizacja. I can hear you. What the hell just happened? I lost your signal for a moment, but it appears you fought through. Some strange shit happened back there. This area is fraught with instability, both physical and mental. Be on your guard and keep fighting. Keep fighting. Dobra, mamy czasami łączność. Czasami ją będziemy tracić, będą haluny. Ale co to dla nas, nie? Jak my walczyliśmy z dwugłowym 8 razy z rzędu. Albo 10. Tu powinien być 4-głowy. Albo 8. Żeby podkręcić klimacik. Oj. Serio? To aż tak? Aż takie te pajęczyny są? Oj, tu zaraz wystrzeli, nie? Z tego? Konwerter energii. Ale dobra. Żyćko. Tu też mamy maksa. Kurde, zobacz. Zobacz, czy czegoś nie wywalić. No sporo mamy tego żyćka, to w sumie dobrze. Niech będzie. To tak, trzeba chyba na dół. Po prostu. Dawaj te kredyty, ziom. Ej, serio? Jak strzelimy, to się nie rozwala? No to. Mocniejsze niż te pasożyty. Dobra, tu mamy zamknięte. Widzę, że jest konsolka do resetu. Dobra, przygotuj się. Masz naładowane? Masz, nie? Na pompie. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.